Siemaneczku, cześć i czołem! Czeski z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Pod Kamieniem. Zrobimy sobie jeszcze jeden odcinek. Tak, mam nadzieję, że... Bo... Content się nam kończy tutaj. I kurczę, to co mówiłem wcześniej, na odcinku wcześniejszym. No kurczę, fajna gra, tylko nie za bardzo jest tutaj jeszcze tak dużo kontentu, jakbym chciał, żeby było. Jakby pewnie też gracze by może chcieli, bo nie wiem, że komuś to odpowiada. Ale tak, weźmy sobie... 50 za te nietoperze 10? Bierzemy. I bierzemy te gnojki małe. Dobra, cyk. Idziemy. Spróbujemy sobie znaleźć... Kurczę, no fajnie by było właśnie wiedzieć, gdzie na przykład jest dziura, nie? Żeby zejść na dół. Bo to też odkryłem ostatnio, ale chodziłem tak sobie po prostu w koło i jakoś mi się udało, aczkolwiek no... O. Teraz to w ogóle tak mnie gdzieś rzuciło do jakiejś zadupiu. A zobaczmy na przykład, bo ostatnio szliśmy sobie w prawą stronę, to może teraz pójdziemy w lewą. O, 42 bloki. Idziemy. A się wkopiemy. 42 bloki tak nam pokazywały. Niestety nie możemy tutaj tej minimapki też nic robić. To jest też taka wada tej gry. Żeby sobie spojrzeć na... O, tutaj na przykład teraz widzimy. No, ale to też z tego co widziałem, to twórca nawet pisał, bo dużo ludzi tam miało właśnie z tym problem. Twórca pisał, że to będzie, ale kiedyś będzie, nie? Dobra. Mi teraz dosyć łatwo pokonuje te gnojki. Także no pytanie właśnie, warto w ogóle z nimi walczyć? Muszę to teraz... O, to nie jest iron? Jest iron, tylko czy to jest aż tak nam potrzebne? Ja bym teraz pozbierał sobie takie już rzeczy. O, to też. Cyk, cyk. O, dziabnął mnie. Ale na szczęście już nie robię mi jakiejś większej krzywdy. Pozbieram przynajmniej te grzybki. Cyk. O! Państwo. Kartofle atakują znowu. O, pięknie, ładnie. A, możemy pozbierać grzybki oczywiście. Oho, fajnie. O, jak mi to w tubę. Dobra, ładnie. Jak mi dał po prostu w czerep. No jak? Może sobie sprawdźmy. 90 bloków, no dobra, trudno. Idziemy kopać. Bo podejrzewam, że... Znaczy, jak ja bym robił tą grę, to tak, że ta dziura może być po prostu gdzieś na krawędzi, nie? Zawsze. I pytanie jest, czy tych dziur, na przykład, żeby zejść w dół, jest więcej na mapie, czy jedna? Jedna to by było... Oj, jedna to by było grubo. W sensie grubo tak, że... Poczekajcie, bo ja też muszę pozbierać jakby co to węgiel. Nie widzę żadnego na razie. Bo jeszcze mam też zadanie przecież z węglem, a węgiel zawsze cenny. A się teraz też takie męczące, bo za każdym razem, gdy musimy przetopić sztabki, nawet z tych pięter niższych, to musimy też mieć węgiel, nie? No i teraz pytanie, czy to... O, mamy już to zbierać też. Te kryształki. Teraz pytanie, czy to zbieranie węgla już teraz też nie stanie się męczące bardziej, nie? No ale tu, no jest to gra dopiero... O, jest trochę węgla. Jest to jednak gra jeszcze w, jakby w Early Accessie, tak? I... No mam nadzieję, że ten balans jeszcze nastąpi. O Jezus, jeszcze mnie sięgnął, chłop. Dobra, łatwo. No, tyk doj. No dobra, ja bym chciał jeszcze dalej. Na tą stronę. A zobaczmy.
44 bloki w tamtą stronę. Idziemy. Kopiemy się tam gdzieś. Dosłownie. Kopiemy. O, tu gdzieś u góry widzę jakieś bloczki. Fajnie jakby można było robić jakieś urządzenia, powiedzmy, które by pozwalały nam na przykład... O. Sobie weźmiemy. Jakieś urządzenia, które pozwalałyby nam na przykład odkrywać... Uuu! Panie! Panie! Proszę mnie zostawić w spokoju. Dobra, trochę oberwałem kamieniem w łeb. Mi się już nie podoba. Grzybkiem zagryziemy. Mam mało tych grzybków w ogóle. Bo też nie wziąłem żadnych ze sobą. Dobra. Nie, to jest w ogóle cyna. Cyny to ja w ogóle nie chcę. Ja będę ją później wyrzucał. Skeletor. Ot, jak mnie zsięgnął, gnojek. Patentowany. Dawaj grzybka. O! Skarby tu są. Czemu tu tak ten? Jak on mnie trafił tak... Nagle... Dupy. Tutaj nie ma jakiś... nie, jest. Bardziej by mi zależało. O, ty gnoju! No. Grzybki to lepiej na odległość. O, ty jeszcze żyjesz. O, już do mnie. Cyk, 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 cyk i bum, cyk, cyk, dobra. Jak grzybki to sobie pozbierajmy, bo grzybki to wiadomo leczą. O nie, o nie. Dobra, uciekam. No i wszystko pierdykło. Węgiel tu widzę. Dobra, może byśmy się przeszli tak trochę po jaskini, bez tak ciągle kopać. Za dużo tych. Patelnią mnie ciabnął. Gdzie tam jeszcze ten? Odknuju. Mnie tutaj zaatakował. A masz ty gnoju, ty. Dobra. Grzybka. Jednego, drugiego. Na przykład też pochodnie, bo co sobie, jeżeli mamy takie światło wokół siebie. Dobra. O kurde, ile tu ich jest? Ja trafiłem, miał jakiś... No nie. Dobra, mam cię. Jakieś dziwne jaskini trafiłem cię, ciągle mnie coś próbuje zabić. A to może dobrze. O, pająki. Cyk, cyk, cyk. Aha. Gdzie mam? No nie. Już jakieś ciągle gnojstwa. Oj, coś mi się wydaje, że... Ten przebieg może nam pójść źle. Za bardzo się spieszyliśmy.
Cyk. Elegancko. Słuchajcie, jakieś ogry. O! Co to? Na chyba. Ty gnojki tutaj są na tym już piętrze pierwszym? Jak spotkam ostatnio na drugim, nie? Dobra. No ju. No nie są trudne. O! No i nareszcie jakiś porządny. Nie, tylko że ten gnojek mnie tutaj próbuje. No nie, no przecież kurde, one mi tutaj zadziabią. Ja jego nie mogę trafić, bo... A? Dobra. Chodź. Dobra. Co my tu mamy? Na razie nic. A może trafię na tego? O ty gnoju. A dużo ich tutaj. Uj, kurde. Dobra. Ale tutaj dużo tych. Jest skrzyneczek. Mega dużo. Jedno fajny, fajną miejscówkę. Nie powiem, że nie. O, dynamit. No. Ja bym sobie tutaj coś poukładać, bo tak, gold to ja nie potrzebuję tutaj. Tu bym sobie zrobił dynamit, tu bym sobie zrobił to. Leczonko fajnie by było, tylko... No właśnie, nie trafiłem żadnego leczenia tutaj. To jest tak... No średnio bym powiedział. No ale trudno się mówi, co bym dodał. Nie no, co ty robisz? Kopie. Dobra. Będziemy wyrzucać, nie? Bo cynę możemy wyrzucić przecież tak naprawdę. To nie wiem, czy czasem z kamieliny nie byłoby warto stawić. To? Co to? A nie, to jest martwy pająk, okej. Okay. Coś to takiego może być, martwy pająk. Zresztą gnoju. No nie! O ty gnoju. No! Dwa razy mnie trzepnął! No chyba go pogięło. Ej, ja nie mam życia już prawie. Zbierać grzyby. Daj ci grzybki. Czy te? No i tutaj znowu szkieletory. Więcej grzybków. Patelnią. Teraz ten jeszcze rzucający. Dynamit to ja bym sobie zostawił, ale czekajcie, mogę tak cynę wyrzucić, nie? A, dynamit to ja bym zostawił i w tym momencie rzuciłem go. Mhm. Genialnie. Wręcz genialnie. O nie! No ile was tu jest? Więcej tu was baba nie miała? No co za... Kaściochy. No! Ja tutaj sobie grzybka spokojnie jem! Uff.
Żyćko? Grzybki może jakieś? Ja bym tak bardzo poprosił. Tylko tak troszeczkę tych grzybków. Z żelaza, nie? To bym chciał jakieś lepsze materiały. Tylko, że no właśnie, no i znowu dochodzimy do tego momentu, gdzie te lepsze materiały to są już w... na drugim piętrze, nie? I znowu mamy ten moment, gdzie chciałbym po prostu wejść... móc od razu iść w stronę dziury, ale nie wiem, gdzie ona jest. Tak, chodzenie już po tych dwóch jaskiniach trochę się mija z celem. Gnojek rzucił z pajęczyny grzybka. Coś leczy jeszcze oprócz tych takich różnych. Nie wiem, bo te grzybki chyba nie leczą, nie? Nie podoba mi się. Nie podoba mi się. Tam znowu widzę goblina. Nie trafił mnie. Ale tu za to widzę... o! Przynajmniej mogę już wykopywać te klejnoty, tylko że te klejnoty też... na razie to... o, szyneczka! No. Raz na jakiś czas wypadnie coś porządnego, nie? Gnojków patentowanych. Oho, dżungla. Może w tej dżungli przynajmniej jakieś grzybki będą. No tak, tylko tu są znowu te grzybki niebieskie, które chyba też nie mogę ile się leczyć, no właśnie. Chyba, że jakieś, kurczę, te z tych żab może jakieś szyneczki by wypadały. Ale z tego co widzę to chyba nie za bardzo. O, jeszcze mnie tutaj ugryzł. Właśnie, czekajcie, bo ja jeszcze... a nie, wszystkie zadania zrobiłem tak naprawdę. Mógłbym już wracać do domu. Jakieś wściekłe slajmy. Tam widzę ścianę. O, właśnie. Ty. Nie ma. Kolego. Też toporem Chambo. Właśnie, a widziałem też patent. O. Można ich podpalać. Tylko czy to jest lepsze? No, palą się. I też więcej widać, jak noszę pochodnie w łapie. No najgorsze jest tutaj ten niezbalansowany... o, co to? Okej. Okay. Bagnistych ziomeczków się nie spodziewałem. A przynajmniej nie, że tak mnie ocharatają. I teraz tylko wystarczy, że spadnie mi na łeb coś i już po mnie. O, kartofle. Dziękuję. Kartofle i grzybki. To jest coś, co może uratować mi żyćko.
Albo jeszcze bardziej mnie pogrążyć. A to wyrzucamy te grzybki. Dobra. Inne wyrzucamy. Dodamy tu, tu. Cyk. Cyk. Dobra. Jesteśmy uratowani, a nie w tą stronę, bo tu widzę, że jest dżungla. A my chcemy grzybki. No to też czasami z tego wypada, ale to chyba jak nie dniemy, jak chyba łapką. Zauważyłem, że się... Dobra. Kartofle. Więcej grzybków, więcej kartofli, poproszę. Jeśli można. Jeśli łaskaw. No i jeszcze mnie ugryzł. Menda jedna. Gdzie są te kartofle? No, to jest ich przecież ziemia, kochana. A, chyba dotarłem właśnie do miejsca zwanego końcem mapy. Nie wiem, czy gdzieś się dokopiemy tak podróżując. Ale nie mam... O, jest coś tam, jakaś dziura. Oho! Tutaj to ja widzę większy problem. A, tak teraz to wcale nie taki duży problem. Oho! Nie, 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 odejdźcie ode mnie. Lepszego. Przecież to się nie atakuje z łapki. Się atakuje z dystansu. Ty głupolu, ty. Mogę zjeść? A nie, to glowing, czyli to świecenie. A spróbujmy w ogóle to zjeść. Tak z ciekawości chcę zobaczyć, jak to... O, dobra, to świecenie jest dobre. Na 2 minuty. Ten grzybek daje fajne świecenie. Oho. Mam cię, ty gnoju. No i tak, i teraz już idę tutaj na inny biom. Tak więc tu tak kolorowo nie będzie. W sensie zbierania grzybków i innych rzeczy do leczenia. Z drugiej strony. Oho. Nie ze mną te numery. Nie ze mną te numery. Są żaby. No zaraz mi się skończą strzały, jak tak będę tutaj chodził tymi meduzami. No jak nam już skończą się strzały, no to to będzie trochę słabo. Dobra. Szczury! Ale wiecie co? Jak mi się ostatnio szczury tak pojawiły, to zaraz przy tym, przy szczurach było wejście w dół. No nie, tylko nie ten kusznik. Aha. Ja myślę, że szczury właśnie oznaczają tyle. O, jeszcze raz. Akurat ten grzybek świecący jest fajny. Ej, ja mam mało hapsów. Ja mam bardzo mało hapsów. Podoba mi się to. Ale ostatnio właśnie szczury piastowały dla nas wielką dziurwę.
Aha. No nie! No jeszcze mnie ugryz! Nie, jeszcze mnie ugryzie! Dobra. A ten szczur gdzieś stąd biegł. Już tu biegło do mnie. Też, 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 też. Grzybek. Dobra. Nie jest bezpiecznie. Idę na grzybki. No nie. Wiecie? Daj tego. A? Łatwo. Dawaj grzybki. No musiał mnie jeszcze nie. No nie, jeszcze mnie ten pierdyknie. Dobra, mamy to. Grzybki, grzybki. Grzybki. A tutaj nie ma w ogóle przejścia. A propos. Podoba mi się to. O nie. No jak on mnie trafił? Ojej. Grzybki. Grzybencje. O, tu jakiś dziwny taki biom. Nie, to jest chyba ten dżunglowy, nie? Taki z żabami, listy. Nie wiem, w sumie to sam. A tu jest woda. O. Pełno szczurów. Czy ja chcę ryzykować? Ja w ogóle nie mam leczenia. To ciągle tak jadę na rezerwie to, co pozbieram. Ja myślę, że to pora wracać do domu. Oho. Tak w środku tutaj? Dziwnie. Dobra, spokojnie, jeszcze chwilkę, jeszcze chwileczkę. Żyję, ale co to za życie? Jakiś tutaj skamieliny, proszę bardzo. Iron, no tak, tylko znowu już widzicie. Zrobiłem sobie przebieg, nie znalazłem dziury, tak naprawdę żadnego progresu w tym momencie nie mam. Ja jedyne co, zarobiłem kasę. Tylko z tą kasą, no też tak średnio jest co robić tym. Bo co, no to weźmiemy sobie kasę, tak, mamy 200, tu mamy jakieś srebro. Ametyst. Dałem, proszę bardzo. No i co z tą kasą? No tutaj u tego ziomeczka to tam... Kupa? Nie, nie, Cooper nie chce. Naprawdę gówno mogę kupić. Mogę szynkę kupić, żeby się leczyć. Albo jakieś flaszki, albo... Crossbolty to lepiej sobie zrobić, nie? Naprawdę to mogę szynkę kupić, żeby się po prostu leczyć. A tak to nic więcej w sumie. No to moim zdaniem są przesadzone te tutaj. Zmienili trochę. Minor. Ej, to było droższe chyba, nie? Mi się wydaje. Ale i tak zobaczcie, 10 tych niebieskich grzybków. No to jest też sporo. Ja pozbierałem 10 teraz. Chodzi zbierać tylko grzybki, żeby... Jeszcze dwie flaszki trzeba mieć, żeby tutaj zrobić ten leczenie. Nie wiem, no moim zdaniem jest to strasznie drogie tutaj. Te receptury nie są adekwatne do tego, co
byśmy potrzebowali. Co tu jeszcze możemy? Świecącą. Quantize mining. Aha, że tu szybciej po prostu kopiemy. Tu regeneracji. I... tak kurde... średnio bym powiedział. To wygląda na razie. No moi mieli państwo, no to chyba tylko tyle nam pozostało na razie. Skończyć sobie tą giereczkę. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba. Taki dzisiaj krótszy może odcinek, ale... no, jakby nie mam co więcej robić, szczerze powiedziawszy, w tej grze, bo... oczywiście trzeba by było po prostu poszukać dziury i zejść w dół. No ale te szukanie, to widzicie, tak jak teraz, no. Chodziłem, dziury nie ma. Nie ma żadnych też jakichś urządzenia, czy też jakiegoś itemku, który by nam pokazywał, gdzie ta dziura jest, powiedzmy, to by nam ułatwiło też zejście na dół. I tak naprawdę w tym momencie to by polegało na zbieraniu Silvera na przykład, zrobić jednego, cyk. A, nie mógłbym, bo nie mam miejsca w plecaku. No, to jest tam już kwestia zrobienia sobie miejsca, nie? W banku tutaj po prostu, odblokowanie. No może nie tyle odblokowanie, co po prostu wrzucenia. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. No tu mam dużo tych grzybów, mógłbym sobie je brać. To jest dobrze, że jak będę stąd brał te grzyby, to też mi się zaraz szybko skończą. No podobno też później można jakoś te gemy będzie zmieniać właściwości przedmiotów. Ale tego też podobno jeszcze nie ma. Tak więc na ten moment ja myślę, że po prostu sobie skończymy tą giereczkę. Ja jeszcze mam to mogę jeszcze dać. Na ten moment sobie skończymy w takim momencie tą giereczkę. Ja bym chciał do niej wrócić jeszcze kiedyś. Jak będą jakieś update, jakieś będzie więcej tego kontentu może. I wtedy też zobaczymy. Ja mogę coś zrobić z Silvera? Myślę, że nie mam za mało tego Silvera. I wrócimy do tej giereczki. Wtedy zobaczymy, czy, jak się rozwinęła też. Czy jest tych rzeczy tych więcej do zwiedzania, do oglądania i w ogóle do robienia. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że się rozwinie, bo naprawdę przyjemnie się gra. Aczkolwiek mało tego jest. Tak więc troszkę jestem rozczarowany kontentem, nawet jak na taką wersję Early Accessową 01. Ale z nadzieją patrzę w przyszłość, że będzie tego więcej. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba giereczka. Jak wam się oczywiście podobało, to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, żeby nie przegapić, nie wiem, może jakichś kolejnych odcinków w przyszłości z tej gry. Albo też innych serii. I do zobaczyska. Nara.